Proszę Państwa, za chwilę przejdziemy do ostatniego panelu. Mam nadzieję, że skorzystaliście Państwo z przerwy. Mam nadzieję, że osoby, które pozostały z nami jeszcze online, też również skorzystały z przerwy na lunch. I chciałbym przypomnieć dla wszystkich naszych gości, wszystkie osoby zarejestrowane, że materiały po naszej konferencji będą dla Państwa dostępne do pobrania. A jeżeli Państwu gdzieś kawałek wystąpienia czy kawałek prezentacji umknął, całość materiału jest rejestrowana, także będzie dostęp do zapisu wideo całego przebiegu naszej dzisiejszej konferencji. Proszę Państwa, przechodzimy do ostatniej części naszej konferencji. Przed nami panel. Współpraca międzynarodowa w zakresie zabezpieczenia dostępu do surowców. Chciałbym zaprosić naszych drogich panelistów, pana Tomasza Abramowskiego, dyrektora generalnego Interocean Metal. Czy pan Tomasz Abramowski jest już z nami? Chciałbym zaprosić również, tu zapraszamy na zajęcie miejsce w fotelu. Tutaj mam pierwszy z brzegu fotel, zapraszamy. Zapraszamy pana Piotra Szreka, zastępcę dyrektora do spraw badań i rozwoju, sekretarza naukowego Państwowego Instytutu Geologicznego. Zapraszamy serdecznie. Zapraszamy panią Urszulę Kmitę-Małek, kierownika referatu do spraw bezpieczeństwa energetycznego z Departamentu Współpracy Ekonomicznej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Dzień dobry, zapraszamy. Pan Daniel Cios, ekspert rynek wewnętrzny, przemysł, przedsiębiorstwo, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna Rynku Wewnętrznego, przepraszam bardzo. Pana Bartosza Jasińskiego z Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz pana, zapraszamy, oraz pana Radomira Pachytela z Państwowego Instytutu Geologicznego. Panel prowadzi redaktor Justyna Piszczatowska. Zapraszam, pani redaktor, godzina przed panią. Witam państwa ponownie. Usiądę bliżej. A przepraszam bardzo. Przepraszam bardzo. Próbowałam zająć nie swoje stanowisko. Szanowni państwo, jeżeli chodzi o surowce, to nie ma na świecie kraju, który byłby całkowicie samowystarczalny. Jednym z takich przykładów jest Polska. Oczywiście najczęściej rozmawiamy również dzisiaj podczas tej konferencji o takich typowych pierwiastkach, jak, przepraszam, surowcach, jak węgiel, rudy miedzi, czy coraz bardziej poszukiwany na całym świecie lit, który napędza transformację energetyczną i jest po prostu niezbędne w dzisiejszej nowoczesnej gospodarce. I w związku z tym, że zasoby surowców nie są nieograniczone, ten głód gospodarczy popycha ludzi i kraje świata do tego, żeby poszukiwać surowców w coraz bardziej egzotycznych i w coraz trudniejszych do eksploatacji warunkach. I te poszukiwania również sprowadziły nas, ludzkość, na dno oceanu. Cały sektor ropy i gazu już od dekad prowadzi eksplorację i wydobycie surowców z dna morskiego. Natomiast są jeszcze pierwiastki, które wydają się dzisiaj coraz ciekawszym, których ocean wydaje się potencjalnym źródłem. I dlatego chciałabym spytać pana w pierwszej kolejności, pana Tomasza Abramowskiego. Proszę powiedzieć, czym Interocean Metal konkretnie się zajmuje i w jaki sposób prowadzi się eksploracje i przygotowania do tego wydobycia surowców z dna oceanu? Dziękuję bardzo. Przede wszystkim bardzo mi jest miło za to, że mam możliwość wystąpić tutaj dzisiaj i chciałbym bardzo serdecznie podziękować organizatorom za zaproszenie. No i przedstawienie troszeczkę tych możliwości, które rzeczywiście tam na dnie morskim się znajdują w świetle polityki surowcowej omawianej na konferencji.
Jeśli chodzi o Interocean Metal, no tak jak tutaj zostało wspomniane, Interocean Metal zajmuje się eksploracją, pracami eksploracyjnymi na złożu konkrecji polimetalicznych w strefie Clarion-Clipperton, konkretnie we wschodniej części tej strefy, i ma to miejsce na obszarze eksploracyjnym o powierzchni 75 tysięcy km kwadratowych, który to obszar jest przedmiotem wyłącznych praw do eksploracji, które są udzielone w ramach systemu Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego. Jeśli chodzi o przedmiot badań naszych, konkrecje polimetaliczne, to jest to taki dosyć ciekawy twór. Jest to takie ciekawe, można by powiedzieć, złoże. Jest to konglomerat takich tlenków metali. Przede wszystkim, jeśli chodzi o zawartość, to najwięcej jest manganu i żelaza, czyli tutaj odpowiada takim z tego punktu widzenia typowym, powiedzmy, zawartością złóż manganowo-żelazowych, ale oprócz tego zawiera również konkrecje polimetaliczne, zawierają również miedź, nikiel, kobalt, które są bardzo istotne z punktu widzenia transformacji energetycznych, o których już dzisiaj mówiliśmy. I tutaj oczywiście też chciałbym wspomnieć, ponieważ było to już wielokrotnie powtarzane na tej konferencji, że Polska ma możliwość potencjalną działania na Atlantyku w ramach licencji na masywne siarczki. I rzeczywiście tam potencjał w tych siarczkach istnieje. Potencjalnie zawartości metali są w wielu miejscach bardzo wysokie. Na tyle wysokie, że w obecności wody morskiej, która jest elektrolitem, no, tworzą się w zasadzie na dnie takie bateryjki i przepływ prądu, który można zmierzyć tymi technologiami, o których tu wcześniej zresztą już było mówione troszeczkę. Natomiast masywne siarczki będą jeszcze wymagały troszeczkę pracy eksploracyjnej, tak jak tam było wspomniane, 15 lat. Natomiast nasze złoże konkrecji polimetalicznych w zasadzie jest z punktu widzenia geologicznego gotowe do komercjalizacji. To znaczy my dokładnie wiemy, co tam jest, wiemy, ile tego jest, wiemy, jaka jest zawartość. Jest to złoże bardzo stabilne chemicznie, to znaczy praktycznie w każdym miejscu tego pola eksploracyjnego zawartość metali jest taka, że nie trzeba by zmieniać procesu technologii przeróbki konkrecji. Oczywiście istnieją, oprócz rozpoznania geologicznego, istnieje szereg jeszcze innych czynników, jak na przykład rozpoznanie i monitoring środowiska, które powodują, że musimy kontynuować jeszcze pracę. Natomiast my byliśmy w stanie już ocenić to złoże zgodnie ze standardami geologicznymi, które mogą zostać użyte do przygotowania studium wykonalności dla komercyjnego wydobycia. Także to złoże i te rudy, które są na dnie, są już w tej chwili, powinny być przedmiotem rozpoznania tych firm, które byłyby zainteresowane pozyskaniem takich pierwiastków, powinny być przedmiotem zainteresowania komercyjnego. Oczywiście działalność eksploracyjna ma bardzo szeroki tutaj obszar i taka najważniejsza to jest ta, o której wspomniałem, czyli jest to są badania geologiczne. Niemniej ważne to są badania w obszarze ochrony środowiska morskiego, rozpoznania tła biologicznego i planowanie takie, aby w trakcie wydobycia można było odpowiednio i przed wydobyciem można było odpowiednio ocenić wpływ wydobycia na środowisko. My już wiemy, że oczywiście tutaj sprawy związane z ochroną środowiska morskiego są bardzo sensytywne. Natomiast po tych badaniach, które mamy, wiemy, że wiele czynników, które uważane jest za czynniki ryzykowne, prawdopodobnie podczas wydobycia nie będą wcale aż tak trudne do tego, żeby jakoś tam znacznie zaszkodzić temu środowisku. Bioróżnorodność jest stosunkowo niska w obszarze strefy Clarion-Clipperton i wiemy też już po najnowszych badaniach innych
firm, instytucji, które też prowadzą badania eksploracyjne, że przykładowo jeden z czynników, który był brany pod uwagę, czyli czynnik przemieszczania się chmur osadów, najprawdopodobniej nie będzie w ogóle stanowił żadnego zagrożenia dla środowiska, ponieważ te osady będą bardzo, bardzo szybko opadać i kwestia w skali czasowej to jest kwestia minut nawet w tej chwili, jeśli chodzi o opadanie tych chmur osadów. No jeśli chodzi o te nasze zasoby, tak może troszeczkę liczbowo, w tej chwili w klasie mamy w tych odpowiednio rozpoznanych w standardach geologicznych to jest 300 milionów ton konkrecji. I średnio zawartości metali są, to jest około 30% manganu. Jeśli chodzi o miedź i nikiel, to jest 1, 2, 1, 3%. No i oprócz tego jeszcze kobalt, oprócz tego to są takie najważniejsze, które będą przedmiotem oczywiście tutaj tych najbardziej największego zainteresowania, ale oprócz tego również są inne pierwiastki, takie jak wspomniany dzisiaj też już molibden, cynk, aluminium, które są w takich ilościach, które można by przy odpowiednio przygotowanej procesie przeróbki można by je też uważać jako tutaj byproduct na pewno w trakcie tej realizacji komercyjnej. Jeżeli chodzi o koszty badań, to też tak funkcjonuje takie powszechna opinia, że te koszty badań morskich są bardzo wysokie, więc tutaj chciałbym powiedzieć, że jeżeli mamy już wyliczone w odpowiednich klasach te nasze zasoby, to okazuje się, że koszty tych wyliczeń w porównaniu do klasycznych złóż lądowych są bardzo niskie. To wynika z pewnej cechy tego złoża, konkrecji polimetalicznych. One po prostu leżą na dnie i dają się łatwo sfotografować i bardzo łatwo można odebrać te próbki. Nie trzeba wykonywać żadnych wierceń. Wystarczy po prostu kamera podwodna, która sobie nad dnem wędruje powiedzmy na wysokości metra, półtorej i w ten sposób można otrzymać już dosyć dobre wyniki tych badań. Plus oczywiście próbki fizyczne też są odbierane. Jeżeli chodzi o inne obszary, no to organizacja nasza prowadzi również badania w zakresie możliwych metod przeróbki. No i tu oczywiście wchodzą w grę różnego rodzaju kombinacje piro i hydrometalurgii. My raczej prowadzimy te badania w takiej skali raczej laboratoryjnej albo powiększonej laboratoryjnej. Można powiedzieć, że w jednej z metod zrobiliśmy też próbę pilotową, pirometalurgiczną. Oprócz tego oczywiście prowadzimy również badania studyjne w obszarze technologii wydobycia. No z tym, że tutaj wiadomo, że to raczej ogranicza się do opracowywania różnego rodzaju koncepcji, wyliczania kosztów bardziej, dlatego że no, nasza organizacja nie może oczywiście zrobić wszystkiego. Zresztą nigdy w trakcie eksploatacji takich morskich to nie jest tak, że jedna firma zajmuje się wszystkim. Ten łańcuch wartości jest podzielony na kilkadziesiąt firm. Ważnym czynnikiem, który powoduje tutaj, zwiększa bądź może zmniejszać wykonalność projektu, no to jest otoczenie prawne, czyli tutaj współpraca z Międzynarodową Organizacją Dna Morskiego i opracowywany kodeks wydobywczy. W tej chwili istnieje już taki dosyć dobrze rozwinięty draft takiego kodeksu. No trudno mówić tutaj o skali czasu, ponieważ to jest oczywiście bardzo wiele instytucji, bardzo wiele delegacji bierze udział w opracowywaniu takiego dokumentu, natomiast no sądzimy, że to jest kwestia może tam kilku lat, żeby ten kodeks został przyjęty. Także no całość, trzeba powiedzieć, że całość warunków, które przybliżają nas do takiego wydobycia już, kiedy możemy przestać mówić troszeczkę o eksploracji, a zacząć mówić o fazie przejściowej albo fazie wydobywczej, jest na pewno coraz bliższa. Nie tylko Interocean Metal oczywiście prowadzi badania, również tutaj nasi koledzy z PIG-u realizują badania na
na ryfcie atlantyckim, ale mnóstwo, no tam około 30 kilku w sumie kontraktorów w tej chwili pracuje w systemie Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego. I niektóre z tych firm bardzo poważnie podchodzą do tej działalności na tyle, że gotowe są inwestować już środki tego typu, które pozwalają im na przeprowadzanie pilotowych prób wydobycia. Także ten aspekt technologii wydobycia też można powiedzieć, że w zasadzie on w zeszłym roku jesienią został potwierdzony przez taką firmę, jedną z firm, które bierze udział w tych badaniach. Wydobyto 3000 ton konkrecji z głębokości, to jest około 4,5 kilometra. Oczywiście firma, która to robiła, to posiada długoletnie doświadczenie w sektorze oil and gas. Jest to taki techniczny operator powszechny, dosyć taki, który wykonuje właśnie te prace techniczne. No i te konkrecje zostały wydobyte z taką wydajnością, która w zasadzie jest już, można by powiedzieć, tak w skali mniejszych granic wydobycia przemysłowego. Czyli na pewno firma będzie w tej chwili mogła już określać dokładnie koszty wydobycia i najprawdopodobniej, bo oczywiście mamy kontakt, współpracujemy z tymi firmami, więc mniej więcej wiemy, jak to wygląda, najprawdopodobniej wiemy już na dzień dzisiejszy, że koszty, czyli wydobycia samych konkrecji, czyli technologia wydobycia, najprawdopodobniej była przez nas przeszacowywana. Te koszty będą najprawdopodobniej niższe. Czyli można podsumować, że będzie to złoże, surowiec, ta ruda żelaza, o której pan powiedział, będzie tańsza od tej wydobywanej metodami konwencjonalnymi? Być może, że będzie porównywalna, sam materiał będzie porównywalny, tak. Być może, że tak, z tym, że trudno tutaj porównywać, ponieważ takiego złoża na lądzie nie ma, które by jednocześnie zawierało takie pierwiastki, znaczy nie ma na lądzie złoża, które zawiera mangan, żelazo, nikiel, kobalt, miedź i jeszcze tam śladowe ilości innych metali, więc trudno tutaj porównywać. W każdym razie, jeśli chodzi o wartość na przykład jednej tony konkrecji i zawartości, jeśli się weźmie pod uwagę zawartości tych metali, no i przemnoży przez jakieś średnie ceny rynkowe, no to się tak zmienia gdzieś mniej więcej od 400 do 800-900 dolarów za tonę, jeśli chodzi o wartość. Także jest to dosyć znacząca wartość. A proszę jeszcze powiedzieć takie pytanie dodatkowe. Jaka jest, pan powiedział, że jest to złoże perspektywiczne o interesujących zasobach. Natomiast czy można w jakiś sposób liczbowo oddać szacowaną skalę, ile czasu mogłoby na przykład to wydobycie trwać? No my nie przyjmujemy mniej jak 20 lat w naszych modelach ekonomicznych. Także to na pewno, to jest na pewno nie mniej niż całość projektów, nie tylko naszych, bo tam, tak jak mówię, wiele innych firm pracuje w tej chwili dosyć intensywnie, to 20 lat to będzie minimum. Bardzo dziękuję. Wspomniał pan o współpracy z Międzynarodową Organizacją Dna Morskiego. Pytanie do pana Jasińskiego z Ministerstwa Klimatu. Jak konkretnie wygląda ta współpraca z MODM? Pan Abramowski wspomniał o kodeksie, który jest opracowywany. Jak przebiegają prace nad nim? I to pierwsza część pytania. Dzień dobry Państwu, Pani Dyrektor. Myślę, że na początku powinniśmy sobie wyjaśnić takie bardzo podstawowe trzy krótkie kwestie. Pierwsza z nich to baza prawna, na jakiej my działamy. Jest to Konwencja Narodów Zjednoczonych o Prawie Morza i to jest dla nas najważniejszy przewodni dokument, na którym my, jak i wszystkie inne kraje, które podpisały tę konwencję, działają. Ta konwencja ustanowiła Międzynarodową Organizację Dna Morskiego, czyli tą organizację, o której my mówimy dzisiaj od rana, która się przewijała w różnych panelach. I celem tej organizacji jest kontrola nad działalnością państw, stron w obszarze, zarządzanie zasobami obszaru. A jeśli mówimy o obszarze, bo to
też jest nowe słowo i to jest to trzecie pojęcie, to są wody międzynarodowe, które znajdują się poza jurysdykcją krajową, a dokładniej dno oceaniczne, które znajduje się poza jurysdykcją krajową. Czyli to jest coś poza morzem terytorialnym, wyłączną strefą ekonomiczną, ewentualnym rozszerzonym szelfem kontynentalnym. Można powiedzieć, że jest to obszar, do którego nikt nie rości sobie aktualnie praw. I właśnie ten obszar, te wody międzynarodowe, to jest to centrum naszego zainteresowania. My współpracujemy z Międzynarodową Organizacją Dna Morskiego z kilku powodów. Po pierwsze, jesteśmy sygnatariuszem Konwencji Narodów Zjednoczonych, więc po prostu mamy do tego prawo. Po drugie, Polska od wielu lat jest członkiem Rady tej organizacji, czyli powiedzmy takiego najważniejszego ciała decyzyjnego, które podejmuje decyzje, co ważne, w sposób jednomyślny. I to jest tutaj kluczem, czasami pewną przeszkodą, ponieważ musimy pogodzić bardzo wiele interesów. Wszystkie państwa, z którymi współpracujemy na forum Rady, jest ich obecnie 36, muszą się zgodzić na każdą decyzję w sposób jednomyślny. Po drugie, mamy podpisany kontrakt z Międzynarodową Organizacją Dna Morskiego. Dlatego musimy zawsze baczyć na nasze interesy w tej organizacji. A po trzecie, o to, co pyta pani redaktor i to, co przed chwilą mówił pan dyrektor Abramowski, negocjujemy kodeks wydobywczy, czyli przepisy, które umożliwią wszystkim zainteresowanym wydobycie surowców z dna oceanicznego. Jest to na stosunkowo zaawansowanym etapie, natomiast, tak jak mówiłem, musimy podjąć decyzję w sposób jednomyślny, więc ustalenie szczegółów każdej regulacji, a jest ich kilkaset, może nam zająć naprawdę jeszcze troszkę czasu. Co jest istotne, że musimy pogodzić kwestie środowiskowe z pewnymi interesami państw, które chcą wydobywać surowce z dna oceanicznego. Mamy praktycznie dwa sprzeczne podejścia i to jest najtrudniejszym etapem i dlatego jeździmy na sesję, dlatego wyrażamy swoje zdanie na ten temat, uczestniczymy w negocjacjach, aby jak najlepiej pogodzić kwestie ochrony środowiska naturalnego, jak również w odpowiednim czasie, przy odpowiednich warunkach umożliwić eksploatację zasobów dna oceanicznego. I Polska, tak jak wspominałem, ma podpisany kontrakt, umowę z Międzynarodową Organizacją Dna Morskiego. Jest to Środkowy Atlantyk. I my przez najbliższe 10 lat, ponieważ kontrakt trwa do 2033 roku, będziemy prowadzić badania zasobów, jak również będziemy badać kwestie środowiskowe na naszej działce na Środkowym Atlantyku. Więc czeka nas co najmniej 10 lat badań. Pojawiają się takie głosy, że obecnie dno oceaniczne nie jest jeszcze odpowiednio rozpoznane, aby prowadzić działania eksploatacyjne w tym rejonie. My na naszej działce będziemy jeszcze to robić przez co najmniej 10 lat. I dlaczego w ogóle to robimy? Wydaje mi się, że bardzo dobrym przykładem jest obecna rewolucja w aspekcie sztucznej inteligencji. I my musimy być gotowi i mieć rozpoznane te złoża, wiedzieć, co jest na dnie oceanicznym, żeby w momencie, kiedy ta rewolucja na przykład w dostępie technologii czy w cenach zasobów strategicznych i krytycznych, abyśmy byli gotowi na ten moment, żebyśmy wiedzieli, co jest na dnie oceanicznym i mieli ramy prawne w postaci właśnie kodeksu wydobywczego, aby z nich korzystać. I druga sprawa, w tych naszych badaniach rozwijamy tak zwany know-how, to już dzisiaj padło to stwierdzenie,
Zdobywamy wiedzę, doświadczenie, szkolimy rzesze naukowców. W pierwszym rejsie oceanicznym, który był już wspomniany, to był zeszły rok, wziął udział kilkunastu naukowców z Polski. I to jest też bardzo ważna kwestia, że my rozwijamy także naukę w tych naszych badaniach. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. A jeszcze proszę powiedzieć tak pokrótce, jakie te prace poszukiwawcze Polska prowadzi na tym obszarze, o którym pan wspomniał. Jakie mamy plany co do oczekiwanych, powiedzmy, efektów tych działań? Temat jest dla nas stosunkowo nowy. Zajmujemy się tym kilka lat. Zaczęliśmy dopiero rozpoznawać obszar naoceanicznego na naszej atlantyckiej działce. Jesteśmy dużo wcześniej niż pan dyrektor Abramowski, jeśli chodzi o IOM. Na razie skupiamy się na badaniach geofizycznych po to, aby wyznaczyć obszary perspektywiczne, na których będziemy mogli się skupić na kolejnych etapach, w czasie kolejnych rejsów badawczych na środkowy Atlantyk. Co jest w naszych planach? Przede wszystkim po prostu kolejne rejsy. Musimy ten obszar jak najlepiej rozpoznać, abyśmy za te 10 lat mogli odpowiedzieć na pytanie, jakie zasoby znajdują się na dnie oceanicznym, czy są one dla nas, czy jesteśmy nimi zainteresowani, czy będziemy chcieli je wydobywać i czy za te 10 lat będzie to po prostu opłacalne. Jeżeli nie, to będziemy badać je dalej i czekać na odpowiedni moment. Bardzo dziękuję. Pytanie do pana Radomira Pachytela. Mam jako Polska, przepraszam, no czytaj, jako Polska PIG ma podpisane MOU, czyli porozumienie o współpracy z mongolską służbą geologiczną. Proszę powiedzieć, na czym ta współpraca polega, jakie są plany na przyszłość i jaki jest oczekiwany efekt tych prac? Dziękuję bardzo za pytanie, szanowni państwo. Jak zapewne rozwinie ten temat pan dyrektor Schreck, Państwowy Instytut Geologiczny podpisuje szereg porozumień z ośrodkami badawczo-rozwojowymi, naukowymi i służbami geologicznymi na całym świecie. I na czym nam zależy najbardziej, żeby te memoranda, te porozumienia nie były jedynie symboliczne, a żeby implikowały jakieś realne działania. I jednym z takich przedsięwzięć jest właśnie współpraca bilateralna z Mongolią. Na mocy memorandum, które zostało podpisane w listopadzie 2021 roku, nastąpiło rozpoczęcie współpracy z mongolską służbą geologiczną. Jako obszary potencjalnej współpracy zidentyfikowano między innymi badania tektoniczne, geologię regionalną, geotermię, geoinformację, kartografię geologiczną. I wynikiem tego porozumienia stworzono grupę roboczą i ustalono koordynatorów, którzy mieli za zadanie stworzenie projektu będącego takim zadaniem, które będzie satysfakcjonowało zarówno jedną, jak i drugą stronę. I wynikiem takich kilkunastomiesięcznych czy kilkumiesięcznych negocjacji powstał projekt poszukiwania i rozpoznawania złóż surowców krytycznych, w szczególności wolframu i molibdenu właśnie w Mongolii. Ten projekt, który uzyskał finansowanie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, został podpisany w trakcie kwietniowej wizyty pary prezydenckiej w Ulaanbaatar. Z Mongołami będziemy współpracować i prowadzić prace poszukiwawcze w prowincji Bayakhongor. To jest centralna Mongolia, gdzie na obszarze około 130 km kwadratowych planujemy właśnie badania złóż metali, głównie wolframu i molibdenu, ale również pierwiastków ziem rzadkich. Pierwsze badania terenowe
tak naprawdę rozpoczną się już w połowie czerwca, czyli za niecały miesiąc. Kolejnymi etapami będą badania laboratoryjne, zarówno w Mongolii, jak i w Polsce. Kolejne prace terenowe, kolejne badania laboratoryjne oraz prowadzenie szczegółowych analiz i interpretacji do projektu. Jeśli chodzi o takie o efekty tych prac, to pierwszym bezpośrednim efektem na pewno będzie zacieśnienie współpracy pomiędzy Polską i Mongolią, pomiędzy służbami geologicznymi. Wydaje nam się, że rozpoznane i zidentyfikowane złoża mogą stanowić bardzo dużą wartość gospodarczą dla gospodarki Mongolii, ale również mogą zainteresować polskie firmy, takie jak na przykład KGHM, którego przedstawiciele uczestniczyli w wizytach w Mongolii zarówno w 2021 roku, gdy było podpisane memorandum, jak i ubiegłomiesięcznym Polsko-Mongolskim Forum Gospodarczym w Ulan Bator. Oprócz tego oczywiście wartością dodaną będzie rozwój kadry naukowej, zarówno służby mongolskiej, jak i polskiej, która otrzyma możliwość prowadzenia badań na terenie, który jest wciąż nierozpoznany, ale który ma bardzo duże perspektywy. Co za tym idzie, również późniejsze publikacje, uzyskiwanie stopni naukowych, etc. Natomiast takie poprawne prowadzenie tego projektu i poprawna jego realizacja, wydaje się, że jest to nasz główny cel na najbliższe miesiące czy najbliższe lata. I taki projekt może być forpocztą, być może otworzyć możliwość prowadzenia kolejnych projektów właśnie ze stroną mongolską. A należy przy tym zaznaczyć, że kraj ten jest obdarzony bardzo dużym potencjałem, jeżeli chodzi o surowce mineralne. I oczywiście wiemy, że surowce naturalne w tym wypadku idą w parze też z może nie najlepszą sytuacją geopolityczną naszego partnera, z racji tego, że jest w takim geograficznym uścisku pomiędzy Rosją a Chinami, bez dostępu do morza. Aczkolwiek wciąż uważamy, że taka współpraca jest wartościowa i będzie przynosiła wymierne korzyści. Natomiast tytułem końca może jeszcze, to też jest nawiązanie do wieloletniej już współpracy pomiędzy polskimi i mongolskimi geologami, która tak naprawdę została zapoczątkowana w latach 60. XX wieku. Proszę jeszcze powiedzieć, jeżeli cały ten projekt, o którym pan mówi, powiedzie się zgodnie z planem, to w którym roku polskie firmy mogłyby zacząć wydobywać surowce w Mongolii? Jeśli chodzi o ramy czasowe projektu, to ten projekt zostanie zakończony w 2026 roku i wtedy będziemy posiadali komplet danych, które zbierzemy w czasie tego projektu. No i na ich podstawie będziemy mogli wnioskować o jakimś potencjale złożowym. Bardzo dziękuję. Pytanie do pana dyrektora Szreka, bo tutaj pan Pachytel bardzo ciekawie opowiedział o polskiej współpracy z Mongolią i interesujących perspektywach, jeżeli chodzi o eksplorację surowców, bo wiadomo, że Azja to jest kierunek, na który dzisiaj wszyscy patrzą, jeżeli chodzi o dostęp do niektórych pierwiastków, ale proszę powiedzieć tak bardziej generalnie, jakie umowy są zawierane przez Państwową Służbę Geologiczną we współpracy z Ministerstwem Klimatu i jakie są plany Instytutu na przyszłość? Szanowna Pani, Szanowni Państwo, Instytut prowadzi bardzo szeroko zakrojoną współpracę międzynarodową i ja bym sobie bardzo życzył, myślę, że wszyscy byśmy sobie życzyli, żeby ona rozpoczynała się w takim tempie i była prowadzona choćby na tych początkowych etapach, tak jak to, co przed chwilą kolega Radek przedstawił, jeśli chodzi o Mongolię, bo tutaj mamy naprawdę bardzo krótki czas od podpisania tych pierwszych takich zalążków współpracy do konkretnych działań, które już w tym roku są zaplanowane, no i z perspektywą bardzo szybkich, konkretnych działań również naszego sektora gospodarczego w Mongolii. Ta współpraca, którą Państwowy Instytut Geologiczny, Służba Geologiczna przy wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska zawiera,
jest bardzo uważnie przemyślana. To nie są porozumienia, to nie są współprace, które są zawierane na ilość. One zawsze idą na jakość i zawsze bardzo indywidualnie rozpatrywane od strony interesów, które może mieć w zawarciu takiej współpracy Polska, jak i w bardzo poprawnym i uważnym budowaniu relacji z naszymi partnerami. Polska ma bardzo dobrą pozycję w opinii międzynarodowej, przede wszystkim dzięki temu, że wypracowali ją nasi badacze, nasi geolodzy, nasi specjaliści. I nie jest to efekt tylko ostatnich lat, ale kilkudziesięciu, o ile jeszcze nie więcej, no, ciężkiej pracy i po prostu tego, że Polacy mają u siebie bardzo dobrych naukowców, bardzo dobrych praktyków, którzy wdrażają i robią nam świetną reklamę na całym świecie. To jest raz. Dwa, Polska ma bardzo dobrą opinię również zbiorowo jako kraj. My nie mamy żadnych zaszłości związanych z trudną historią epoki kolonialnej i my możemy naprawdę z otwartą przyłbicą podchodzić do każdego partnera w każdym zakątku na naszej planecie bez żadnych kompleksów. I to robimy, to jest dostrzegane. Bardzo mnie cieszy sposób, w jaki i kiedyś, i obecnie my rozpoczynamy tę współpracę, ponieważ proponując nawet te bardzo ogólnie brzmiące punkty MOU, czy już konkretnych porozumień dotyczących konkretnych zagadnień, wsłuchujemy się w potrzeby tych partnerów i również jesteśmy w stanie zaproponować im naszą wiedzę jako Państwowej Służby Geologicznej, która może być przydatna w danym państwie. Mam tu na myśli takie rozwiązywanie różnych problemów. Mamy świetnie funkcjonujące Centrum Geozagrożeń, które w wielu miejscach na świecie może być przydatne i nasze doświadczenie, nasz warsztat, nasza kadra może szkolić tutaj. To jest tylko jeden z przykładów. Jeżeli chodzi o nasze interesy, my je również bardzo jawnie, transparentnie prezentujemy. Tu nie ma, myślę, że żaden z naszych dotychczasowych partnerów nie ma żadnych wątpliwości co do naszych intencji, które są dokładnie takie, jak je przedstawiamy. Jeśli chodzi o te kierunki, one są bardzo różne. Tu trudno mi jest powiedzieć, że jakikolwiek kierunek jest predysponowany przez nas. Tu raczej są pewne obszary merytoryczne. No, w ostatnim roku zawarliśmy 7 takich umów i to jest od Dominikany na Karaibach, po Mongolii, o której tutaj przed chwilą kolega opowiadał. Zawieraliśmy umowy w państwach afrykańskich, to jest Kongo jedno i drugie, to jest również Kazachstan. W planach mamy właśnie negocjowane, uzgadniane porozumienie z Wietnamem. W przyszłym tygodniu polska delegacja z panem ministrem Piotrem Dziadzio, z dyrektorem Głuszyńskim leci do Argentyny. Więc to jest naprawdę bardzo szeroka współpraca. Ona za każdym razem ma konkretne cele i te cele są przez nas zawsze osiągane. I jedynie sprawą, która może budzić pewne bardzo indywidualne podejście, jest ta perspektywa czasowa. To nie jest tak, że w ślad za odlatującą polską delegacją z portu wypływają masowce czy ruszają składy kolejowe. Niemniej bardzo istotne jest rozpoczęcie budowania dobrych relacji, ponieważ te dobre relacje w trudnych czasach, może jeszcze trudniejszych jak dzisiaj, mogą okazać się kluczowe przy rozwiązywaniu bardzo doraźnych problemów. I mam bardzo dużą pewność, bardzo duże poczucie dobrze wypełnianych zadań, które aktualnie realizujemy. Bardzo dziękuję. A proszę jeszcze powiedzieć, wiem, że nasza konferencja jest bardzo istotna, ale nie wiemy, jak bardzo międzynarodowa jest nasza publiczność. Myślę, że oczywiście żartuję. Myślę, że nie będzie to wielkim nadużyciem, jeżeli spytam pana o to, które kraje, umowy z którymi krajami są dzisiaj z polskiego punktu widzenia, no można powiedzieć, strategiczne i kluczowe, albo dają nam największe nadzieje. Nie chciałbym w tym momencie wskazywać jakiegoś kierunku, żeby z kolei inni partnerzy nie poczuli się specjalnie pominięci. Niemniej bardzo istotne są porozumienia, które zawarliśmy z naszym partnerem, który ma obecnie największe problemy geopolityczne,
mianowicie z Ukrainą. I takie porozumienia myśmy zawarli, one są realizowane, zarówno jeśli chodzi o działania, które mają, będą miały miejsce na terenie całego państwa ukraińskiego, jak i te w rejonie naszego pogranicza, związane choćby ze złożami węgla. Więc myślę, że tak w tym momencie jestem w stanie z dużą pewnością powiedzieć, że to jest dla nas bardzo istotne. No, bardzo istotne są w ogóle dla nas dobre kontakty z naszymi sąsiadami. W ubiegłym tygodniu osobiście brałem udział na wyjeździe na Słowację, gdzie zawieraliśmy porozumienie w ramach Grupy Wyszehradzkiej, które jest z kolei spójne z jednym z założeń tej polityki surowcowej państwa, jakim jest upowszechnianie wiedzy, ochrona przyrody, ochrona georóżnorodności, również ochrona złóż. Podobne porozumienie mamy zawarte również z Czechami, z Niemcami, z którymi mamy jeden z geoparków transgranicznych, więc myślę, że żaden z partnerów gdzieś daleko zamorskich nie poczuje się urażony, jeśli powiem, że faktycznie ci nasi najbliżsi sąsiedzi zawsze będą najważniejsi i to z nimi po pierwsze powinniśmy mieć jak najbardziej poprawne relacje. Niemniej budowanie tych relacji dalekich ma strategiczne znaczenie. Pani kierownik, pytanie do pani Urszuli Kmity-Małek. W jaki sposób Ministerstwo Spraw Zagranicznych wspiera te działania, jeśli chodzi o potencjalne wydobycie surowców? Dziękuję pani redaktor, szanowni państwo. Jak już wielokrotnie tutaj wspominano na tej konferencji, zresztą pani redaktor na samym początku tego panelu też o tym mówiła, Polska oczywiście stara się zwiększać wykorzystanie swojego krajowego potencjału surowcowego, jednak są takie surowce, których nie możemy pozyskać ze źródeł krajowych i dlatego rozwijamy współpracę z krajami, które z uwagi na posiadane zasoby naturalne mogą być dla Polski cennymi partnerami. Ministerstwo Spraw Zagranicznych podejmuje działania na rzecz stymulowania tego rodzaju współpracy. Przede wszystkim w tym celu wykorzystujemy sieć naszych placówek dyplomatycznych rozsianych po całym świecie, które są na miejscu i na miejscu mogą monitorować sytuację w danym państwie w zakresie posiadanych przez nie zasobów, odkryć nowych złóż, ich eksploatacji, także decyzji polityczno-gospodarczych danych państw z nimi związanych, a przede wszystkim są w stanie określić możliwości, szanse i często też okazje do nawiązania współpracy z danym państwem i już konkretnymi partnerami, podmiotami gospodarczymi, instytucjami. Ponadto MSZ razem z innymi instytucjami krajowymi, takimi chociażby jak Polska Agencja Handlu i Inwestycji i jej zagraniczne biura handlowe, organizuje misje gospodarcze, podczas których polskie spółki mogą już bezpośrednio na miejscu nawiązywać kontakty z konkretnymi zainteresowanymi partnerami. I te kontakty na miejscu, chciałabym podkreślić, są bardzo ważne, bo oczywiście możemy pozyskiwać surowce krytyczne poprzez ich import i tworzenie takich relacji eksporter, importer, sprzedający, kupujący, ale wtedy stawiamy się właściwie na końcu łańcucha wartości. A jak wiemy, co już tutaj też było wspomniane, te łańcuchy wartości mogą zostać przerwane i wtedy mamy bardzo duże problemy. Dlatego bardzo chcemy zachęcić polskie podmioty, aby wchodziły głębiej w te łańcuchy wartości i działały na miejscu, to znaczy inwestowały i w koncesje badawcze, ale także w koncesje wydobywcze i podejmowały tą działalność inwestycyjną na miejscu, wydobywały surowce na miejscu, bo wtedy mamy znacznie ułatwiony dostęp do tych surowców. Oczywiście taka działalność wymaga znacznie większego zaangażowania, wymaga większych nakładów, wymaga więcej czasu do jej realizacji, wiąże się z większymi ryzykami. Niemniej jednak stawia nas w zupełnie innym miejscu.
Dlatego bardzo zachęcamy polskie podmioty gospodarcze do tego, żeby to ryzyko jednak podejmowały. W ramach dyplomacji ekonomicznej oferujemy wsparcie, które często, szczególnie na rynkach pozaeuropejskich, a często właśnie o takich rynkach mówimy, jeżeli mówimy o wydobyciu surowców, jest ważne. W niektórych państwach istotna jest nawet sama świadomość, że dana spółka ma wsparcie swojej dyplomacji. Czasami pierwszy kontakt następuje kanałami dyplomatycznymi, czasami poprzez formalną wymianę not i my wiemy, jak to robić. Te mechanizmy są znane od stuleci i jesteśmy gotowi podejmować te działania. Oczywiście wsparcie swoje oferujemy, nikogo nie zmuszamy, ale pozostajemy w gotowości, żeby go udzielać w różnych zakątkach naszego świata. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Teraz z Warszawy przeniesiemy się do Brukseli. Panie Danielu, Komisja Europejska, wdrażając Fit for 55, jest, zdaje się, teraz na etapie uświadamiania sobie. Oczywiście przesadzam, to taka figura retoryczna, ale rośnie świadomość tego, że cała transformacja nie może się odbyć bez zabezpieczenia sobie dostępu do surowców, dlatego że nowe technologie wymagają również nowych zasobów, które wcześniej nie były potrzebne na aż taką skalę. Proszę powiedzieć, jakie są obecnie kierunki, główne kierunki polityki surowcowej Unii Europejskiej i w jaki sposób Horyzont, program Horyzont, który DigiGrow koordynuje, przyczynia się do rozwoju nowych technologii. Bardzo dziękuję pani redaktor i uspokajam, nie przenosimy się do Brukseli, dzisiaj Bruksela przeniosła się do Warszawy, jeżeli mogę tak powiedzieć. Bardzo Państwu dziękuję za zaproszenie i bardzo się cieszę, że jestem tutaj z Państwem, ponieważ zależy nam w komisji, żeby mówić o tym, co się dzieje w Brukseli, co widzimy na poziomie unijnym, na poziomie wszystkich krajów członkowskich i zależy nam o tym, żeby informować kraje członkowskie, jak również wszystkich interesariuszy z dziedziny surowcowej. Z mojej perspektywy, z perspektywy komisji, też jest ważne dla nas, żeby wiedzieć, co się dzieje w krajach członkowskich, jakie są podejmowane działania, tak żeby unijne działania faktycznie wzmacniały to, co się dzieje, to, co jest podejmowane na poziomie krajowym. Także bardzo się cieszę, że jestem tutaj z Państwem. Może jeszcze tytułem krótkiego wstępu. Pracuję w Dyrekcji Generalnej do Spraw Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Konkretnie w wydziale zajmującym się przemysłem energochłonnym, surowcami i wodorem. I to jest wydział, który odpowiada między innymi za tworzenie unijnej listy surowców krytycznych, za programowanie Horyzontu Europa w surowcach, w środku badawczo-rozwojowych, ale również za opublikowany ostatnio projekt rozporządzenia dotyczącego surowców krytycznych, tak zwany Critical Raw Materials Act. I już do mojego wystąpienia przechodząc, jeżeli chodzi o pewną świadomość znaczenia surowców, to to już widzimy od 2008 roku, kiedy był kryzys na rynku ziem rzadkich spowodowany eksportem w Chinach i wtedy powstało dużo tak naprawdę unijnych działań w tym temacie. Potem to troszkę ucichło i temat wrócił tak naprawdę w 2018 roku, kiedy zaczęliśmy tworzyć Europejski Sojusz na rzecz baterii, tak żeby stworzyć cały łańcuch wartości produkcji baterii w Europie. I wtedy przyszła świadomość na najwyższym politycznym poziomie, że potrzebujemy dostępu do litu, kobaltu, manganu, grafitu naturalnego i innych rzeczy. I wtedy znowu na najwyższym poziomie zaczął temat być bardzo widoczny, co znalazło swoje odzwierciedlenie w Europejskim Zielonym Ładzie. Tam jest takie piękne zdanie, że które mówi, że dostęp do zasobów jest kluczową kwestią bezpieczeństwa Europy i realizacji Zielonego Ładu. I potem mieliśmy tylko kontynuację wzrostu znaczenia przez pandemię, która pokazała różne zależności globalne, również poprzez brak tych dostaw, o czym też dzisiaj było pokrótce mowa, jak również wojna w Ukrainie, która pokazała nam, że niekoniecznie musimy być, powinniśmy być zależni
w tak wielkim stopniu od niektórych krajów. I to tylko wzrasta znaczenie surowców w tym temacie. I rok temu w marcu Rada Europejska postanowiła przed Komisją zadanie stworzenia legislacji, więc stworzyliśmy legislację, która by zapewniła dostęp do surowców, ponieważ patrzymy przez pryzmat przemysłu, żeby móc produkować różne urządzenia i mieć dostęp do technologii w Europie. I patrzymy tu na technologie zielone, cyfrowe, również obronne, kosmiczne i również medyczne. To jest teraz nasze główne zadanie, na którym się skupiamy. I dlatego mamy projekt rozporządzenia, który teraz jest w rękach Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej. I pokrótce, tam są cztery punkty w tym ważne dla nas, kluczowe z perspektywy Komisji Europejskiej. Przede wszystkim wzmacniamy europejski łańcuch wartości w tych surowcach, więc nie tylko wydobycie, ale również przetwarzanie, recycling i produkcja gotowych komponentów. I akurat ten element należy patrzeć również z drugim projektem rozporządzenia, przemysł net zero, bo to należy czytać łącznie, dlatego też to zostało opublikowane tego samego dnia, ponieważ tam jest bardzo dużo właśnie o konkretnych technologiach. Patrzymy też na dywersyfikację importu, na zmniejszenie tych zależności z krajów trzecich i duży nacisk kładziemy też na poprawienie zdolności monitorowania ryzyka, jak również potencjalnych sytuacji kryzysowych. I patrzymy też na poprawę tej cyrkularności, odzysku, recyklingu, wykorzystaniu hałd górniczych. Także to są główne tematy, które są w tym rozporządzeniu. Może nie będę mówił za dużo, bo nie mamy za dużo czasu i przejdę może bezpośrednio do współpracy międzynarodowej, bo ponieważ też jest częścią aktu, może nie rozporządzenia, ale oprócz rozporządzenia, co jest ważne, oprócz rozporządzenia publikowaliśmy tak samo ważny komunikat o surowcach krytycznych w tym samym czasie i tam jest dużo o współpracy międzynarodowej, o polityce handlowej Unii Europejskiej i tam jest napisane dokładnie, o co chodzi, jeżeli chodzi o partnerstwa strategiczne i surowcowe. Mamy cztery takie partnerstwa obecnie z Ukrainą, z Kanadą, z Namibią i z Kazachstanem. Rozmawiamy z Norwegią, z Grenlandią, z krajami Ameryki Południowej oraz krajami Afryki. I to jest bardzo szeroki temat i bardzo wymagający, ponieważ chcemy tworzyć te dobre relacje z krajami trzecimi, ale też chcemy, żeby te relacje faktycznie przejawiały się na konkretną współpracę. I tutaj zazwyczaj mamy trzy elementy w tej współpracy z krajami trzecimi. Stawiamy bardzo na wspólne inwestycje, czyli na angażowanie przemysłu z Europy, ale i przemysłu z krajów trzecich, tak żeby faktycznie powstawały jakieś wspólne projekty inwestycyjne. Patrzymy na aspekty ESG, czyli między innymi środowiskowe, tak żeby faktycznie te projekty w krajach trzecich miały wartość dodaną i odbywały się zgodnie z najwyższymi standardami, ale też patrzymy na badania i rozwój, na wspólne projekty badawczo-rozwojowe, o czym też tutaj była już dzisiaj mowa, że poprzez współpracę badawczo-rozwojową faktycznie możemy tworzyć te relacje i pokazywać, że mamy ten know-how, ale też tworzyć ten know-how lokalny w tych krajach trzecich. I może na koniec już króciutko o samym horyzoncie. Mamy bardzo dużo środków na projekty badawczo-rozwojowe. W samym horyzoncie Europa od 2021 do 2024 mieliśmy prawie 500 milionów euro na projekty badawczo-rozwojowe. Teraz trwa właśnie ewaluacja projektów, które są na 2023 rok. Pan dyrektor Głuszyński wspomniał o projekcie Semakret, w którym PIK bierze udział. Jest to projekt z 2021 roku z konkursu, który notabene był na wniosek krajów członkowskich właśnie na eksplorację i na identyfikację złóż. I takich konkursów jest bardzo wiele i bardzo zachęca podmioty z Polski do aplikowania, ponieważ tu jest bardzo duży potencjał zarówno instytutów badawczych, firm, uczelni i myślę, że można zdecydowanie bardziej poprawić. My jako Komisja Europejska bardzo chętnie propagujemy informacje o tych konkursach, wyjaśniamy, na czym polega udział, na czym polega aplikowanie. Tydzień temu biuro NCBR w Brukseli zorganizowało wizytę studyjną dla podmiotów z Mazowsza,
w konkursach przemysłowych i takie wizyty też są organizowane zarówno przez polskie podmioty, ale też w Brukseli, także bardzo zachęcam do udziału. Dziękuję. Bardzo dziękuję. W ramach takiego zbliżania się do podsumowania naszego panelu, chciałabym każdemu z Państwa zadać krótkie pytanie, znaczy pytanie, na które liczę na krótką odpowiedź, może w ten sposób. Do pana Bartosza Jasińskiego pierwsze zaadresuję. Jakie oceaniczne złoża i jakie surowce wydają się najbardziej perspektywiczne, pana zdaniem? Przede wszystkim najbardziej perspektywiczne wydają się nam konkrecje polimetaliczne, z tego względu, że po prostu one już są bardzo dokładnie zbadane. To jest dokładnie to, o czym mówił wcześniej pan dyrektor Abramowski. Te złoża mają długą przeszłość badawczą. Poza tym one są stosunkowo łatwe w porównaniu do innych, jeśli chodzi o kwestie technologii wydobywczej. Na drugim miejscu postawiłbym siarczki polimetaliczne, te masywne siarczki polimetaliczne, na które jako Polska mamy koncesję na środkowym Atlantyku. One wymagają po pierwsze troszkę więcej badań, po drugie troszkę więcej zachodu, jeśli chodzi o kwestie wydobywcze. Tam już wchodzą też kwestie wiercenia, odłamywania pewnych warstw skalnych z dna oceanicznego. Na trzecim miejscu postawiłbym takie, można powiedzieć, platformy kobaltonośne, które występują na stokach oceanicznych. One są w naszej ocenie jeszcze nie do końca rozpoznane. My jako Polska nie mamy żadnych udziałów, żadnych koncesji na ten rodzaj złoża. Także na pierwszym miejscu najbardziej rozpoznane, najbardziej perspektywiczne konkrecje polimetaliczne, a na drugim właśnie nasz polski, te złoża, które znajdują się na polskiej koncesji na Atlantyku. Bardzo dziękuję. Analogiczne pytanie do pana dyrektora Abramowskiego. Z tych projektów, którymi pan się zajmuje, z którym z nich pan wiąże największe nadzieje? Uważa pan, że to jest priorytet, na którym się trzeba skupiać? Znaczy my się w zasadzie jednym projektem zajmujemy, czyli tym badaniem właśnie konkrecji polimetalicznych, więc tutaj rzeczywiście to tak wygląda, że jest to złoże, jeśli chodzi o tą strefę Clarion-Clipperton i ten system Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego, jest to złoże, które w naszej ocenie tutaj jest najbardziej bliskie przemysłowemu wydobyciu. Myślę, że będziemy świadkami jakichś tutaj znacznych, na pewno w najbliższych latach, co najmniej pilotowych prób wydobycia. Jestem o tym przekonany, bo po prostu wiem, co przygotowują też inne instytucje, inne firmy. Jeśli chodzi o Interocean Metal i powiedzmy same tutaj te obszary badań, które my realizujemy, no my będziemy się skupiać przede wszystkim w tej chwili na rozpoznaniu środowiskowym. Tam jest jeszcze troszeczkę pracy, żeby to dobrze przygotować pod względem i zabezpieczyć to wydobycie pod względem właśnie środowiskowym. No dla nas jest na pewno ważne otoczenie prawne również tutaj, żeby uczestniczyć w tym procesie tworzenia tego prawa oraz współpraca ogólna badawcza też. No, Interocean Metal jest organizacją międzynarodową, natomiast jest to organizacja międzynarodowa, która siedzibę ma w Polsce. No i też bardzo nas cieszy to, że my możemy z polskimi instytucjami naukowymi też współpracować w ramach tych badań konkrecji w Polsce. Na przykład współpracujemy z Politechniką Morską w Szczecinie, z PIG-iem współpracujemy też. PIG dla nas przygotował pierwszy w ogóle raport techniczny w historii naszej organizacji, ekonomiczny raport techniczny, był przygotowany właśnie przez PIG. Więc Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach również tutaj muszę wspomnieć, bo też kilka prac badawczych dla nas. Instytut Techniki Górniczej Komak też w tej chwili wykonuje takie stanowisko badawcze, jeśli chodzi o głowicę wydobywczą. Także kilka ciekawych projektów w Polsce też robimy. I tak wygląda właśnie
to bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie dyrektorze, chodzi mi o pana Piotra Szreka. Jakie perspektywy, jakie priorytety, jeżeli chodzi o PIG? Na pewno naszą dużą ekscytację badawczą budzi ten realizowany w bardzo dobrym tempie projekt mongolski, ponieważ tak jak wspominałem tutaj, w niedługim czasie udało się to doprowadzić do takiego bardzo zaawansowanego etapu już konkretnych kroków, konkretnych wyjazdów, być może wdrażania naszego sektora spółek. No, zawsze również taką ekscytację budzi to, co nieznane. Jesteśmy bardzo pozytywnie nastawieni do zbliżającego się podpisania porozumienia z Argentyną. To będzie przyszły tydzień. Jesteśmy bardzo ciekawi, jak potoczą się nasze losy negocjacji i rozmów z Wietnamem. To są oczywiście nasze priorytety, które chcemy doprowadzić do jakiegoś stanu realizacji. Natomiast na pewno nie zaprzestajemy w jak najlepszym pielęgnowaniu naszych relacji, tych, o których mówiłem, z tymi naszymi najbliższymi sąsiadami. No i w tym momencie głównie z tym jednym, który ma największe problemy, ale który z pewnością w przyszłości będzie naszym dobrym partnerem również na tym pułapie gospodarczym. Bardzo dziękuję. Jeśli chodzi o panią kierownik, to mam pytanie trochę odwrotne. Nie jakie priorytety, tylko jakie wyzwania pani identyfikuje od strony geopolitycznej, jeśli chodzi o nasze te polskie partnerstwa w zakresie surowców. Tych wyzwań jest na pewno bardzo dużo i pewnie bardzo trudno jest odpowiedzieć dyplomacie krótko na pytanie o wyzwania geopolityczne. Ale w zakresie surowców sądzę, że należy zwrócić uwagę po pierwsze na uzależnienia od jednego dostawcy, bo w takim wypadku bardzo trudno mówić o partnerstwie i partnerskiej relacji. No, skąd się biorą uzależnienia? Z koncentracji złóż, z koncentracji mocy produkcyjnych. W pierwszym panelu bardzo dużo mówiliśmy, czy bardzo dużo można było usłyszeć o uniezależnieniu się od Rosji, od dostaw surowców energetycznych, co Polsce się udało. Wiele państw europejskich też podąża tą ścieżką. Natomiast widzimy dalej, że możemy pozostać w uzależnieniu od surowców nieenergetycznych. W tym kontekście też nie sposób nie poruszyć kwestii Chin, które nie tylko posiadają ogromne własne zasoby, które wykorzystują, które stworzyły własne, prawie całkowicie skoncentrowane w Chinach łańcuchy wartości dostaw pewnych produktów istotnych dla nowoczesnej gospodarki, na przykład dla przeprowadzenia transformacji energetycznej. Ale także Chiny bardzo intensywnie prowadzą ekspansję zagraniczną w wielu państwach zasobnych w złoża, na przykład w Afryce. I bardzo trudno będzie nam z nimi konkurować. A ponieważ te zasoby są ograniczone, to i konkurencja jest bardzo duża, więc tak. Podsumowując, wskazałabym takie dwa pola, które są wyzwaniami, czyli uzależnienie, które pochodzi z koncentracji oraz konkurencja, która wynika z ograniczenia tych zasobów. Bardzo dziękuję za to spostrzeżenie. No, wydaje się, że sytuacja uzależnienia od surowców z Rosji, zarówno Polsce, jak i Europie, mocno ostatnio dała do myślenia. Wszyscy się na tym przejechaliśmy. No i rzeczywiście trzeba wyciągnąć z tego wnioski na przyszłość, żeby nie uzależnić się od surowców tyle, że z innych źródeł. Pytanie do pana Daniela Ciosa. Jakie priorytety pan by wskazał? Komisja Europejska jasno stawia na zielone technologie. Może to jest jakaś wskazówka, na czym dzisiaj w Polsce, jeśli chodzi o surowce, powinniśmy się skupiać. Technologia to jest jedna rzecz, ale ja myślę, że bardzo ważną sprawą, którą też w ramach aktu żeśmy tutaj podnieśli, jest dostęp do kompetencji, do umiejętności,
i potrzeba studentów różnych kierunków ścisłych, geologii i powiązanych, tak, kierunków, tak, żeby tak żebyśmy potem mieli absolwentów, którzy będą pracować w kopalniach, w tych różnych zakładach przeróbczych, ponieważ obecnie dysponujemy jeszcze kadrami i absolwentami, którzy są w stanie to robić, ale widzimy na poziomie europejskim, że jest coraz mniej ośrodków, które kształcą takie osoby, coraz mniej osób aplikuje na takie studia i coraz mniej je kończy. I ważne jest, żeby były programy, które umożliwiają im takie studia i podnosiły ich kompetencje. Myślę, że to jest bardzo ważny aspekt. Bardzo dziękuję. I ostatnie pytanie do pana Radomira Pachytela na przykładzie tego projektu współpracy z Mongolią. Jakie czynniki ryzyka, jakie wyzwania pan by mógł wskazać dla innych projektów? Znaczy, wydaje mi się, że w przypadku naszego projektu głównym zagrożeniem i czynnikiem ryzyka jest czas, który nieubłaganie ucieka, a tak naprawdę kwestie organizacyjne należy z dnia na dzień załatwiać. Natomiast czujemy tutaj bardzo duże wsparcie zarówno pana ministra Piotra Dziadzia, jak i pana ambasadora Krzysztofa Bojko, więc wydaje mi się, że uporamy się z tym. Jeśli chodzi o inne projekty, no to przede wszystkim wydaje mi się, że negocjacje, otwarcie się na negocjacje, otwarcie się na inną kulturę, zrozumienie sposobu prowadzenia tych negocjacji i tak, jeżeli to wszystko uda się zgrać w odpowiednią całość, to wszystko będzie dobrze. Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, jeśli chodzi o podsumowanie tego panelu w kontekście współpracy międzynarodowej Polski, to można powiedzieć, dzieje się. Na szczęście wiele krajów świata ma podobne wyzwania, albo przynajmniej takie, które współpracując jesteśmy w stanie lepiej rozwiązywać niż kiedy działa się w pojedynkę. Jest takie powiedzenie, zgoda buduje, niezgoda rujnuje i wydaje się, że w kontekście tych ryzyk geopolitycznych, które cały czas budują napięcia na arenie międzynarodowej, im więcej tych międzynarodowych aliansów, również na poziomie współpracy geologicznej, tym lepiej dla nas. To był ostatni panel dzisiejszej konferencji. Ja bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję moim panelistom i przekazuję mikrofon dalej. Dziękujemy Państwu bardzo. Bardzo Państwu dziękujemy. Proszę Państwa, prosiłbym pana ministra Piotra Dziadzio o podsumowanie naszej dzisiejszej konferencji. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za możliwość podsumowania, ale wynika z tego, że tylko ja słuchałem wszystkich paneli, mogę podsumować tą dyskusję, tak? Tak rozumiem to. Dobra. Mam tu wypisanych troszeczkę punktów, które chciałbym Państwu zreferować. Niemniej jednak trochę się też czuję w niezręcznej sytuacji, bo będę oceniał coś, czego byłem też współautorem poniekąd, tak? Po pierwsze chciałbym, bo tu jest okazja do tego, żeby podziękować zespołowi, który przygotował politykę surowcową, bo nie miałem tej okazji dokonania tego podziękowania wcześniej. Dziękuję bardzo za cały trud całemu zespołowi, który został włożony i ta polityka surowcowa w zeszłym roku ujrzała światło dzienne. Bardzo dziękuję. Ci doskonale wiedzą i zdają sobie sprawę, którzy tutaj są, kto jest autorem, kto dużo pracy w to zagadnienie przygotowania polityki surowcowej włożył i bardzo im serdecznie dziękuję. To raz. Druga sprawa, dziękuję bardzo Instytutowi Geologicznemu, który gościł nas tutaj w tym miejscu i służbie geologicznej, która rozumie, że to są jej zadania do realizacji. To jest bardzo ważne. Czyli zauważcie Państwo, że mamy pewnych spójność działań na poziomie administracji rządowej w takim wąskim obszarze. Kolejny obszar, który chciałbym
ująć tutaj w podsumowanie, to jest to, że jasno pokazaliśmy, zaznaczyliśmy, że istnieje spójność pomiędzy strategiami rządowymi, które dzisiaj funkcjonują w naszym państwie. Bardzo ważny element. To zostało zresztą podkreślone wielokrotnie. Jednoznacznie we wszystkich wypowiedziach, które tutaj słyszałem, podkreślana była istotowość polityki surowcowej państwa, że ona funkcjonuje, że jest, że wychodzi ona na oczekiwania transformacyjne, bo te oczekiwania, czy też zadania transformacyjne następują. Polityka surowcowa państwa wpisuje się, jej czas powstania, jej czas realizacji wpisuje się bardzo dobrze w to, co się dzieje wokół nas, na świecie. Wojna pokazała, wojna, czyli zbrojna napaść Rosji na Ukrainę i cały problem dywersyfikacji dostaw surowców, w tym przypadku myślę o surowcach energetycznych, pokazał nam wyraźnie, że musimy te surowce, dostawy tych surowców mieć zdywersyfikowanych nie tylko w zakresie obszarów surowców energetycznych, ale również innych surowców, surowców, które określamy tutaj jako krytyczne czy strategiczne. Warto podkreślić to, co w ostatnim panelu słyszeliśmy również, że Unia Europejska też widzi, analizuje, jak i również definiuje podobne problemy. Co jest budujące, że my wprowadzając nasz dokument rok wcześniej, czyli w zeszłym roku, przewidzieliśmy pewne zachowania i pewne działania, które powinniśmy realizować, które dzisiaj również Komisja Europejska sygnalizuje w swoim dokumencie. To jest bardzo, bardzo budujące dla nas, że potrafimy myśleć właściwie. Właściwy kierunek przygotowania polityki surowcowej był założony i właściwie tezy i właściwie zrealizowaliśmy ten dokument. Może nie zrealizowaliśmy, właściwie przygotowaliśmy dokument, a teraz go będziemy realizować. I te kierunki wskazane w tym dokumencie są również dobre. Nie widziałem tutaj głosów krytycznych na temat tego dokumentu, bo wszyscy nasi paneliści wypowiadali się generalnie w zakresie tym, co zostało opisane w polityce surowcowej. Czyli jakby nasza identyfikacja pewnych zjawisk gospodarczych, transformacji energetycznej, nawet wojny, której nie mieliśmy prawa przewidzieć, powoduje to, że ten dokument jest aktualny, jest na dzień dzisiejszy dobrze przygotowany, jest aktualny. Ale to nie wszystko. W panelach dyskusyjnych pojawiały się głosy również takie, że ten dokument powinien być aktualizowany. I ja się z tym zgadzam. Aktualizacja tego dokumentu będzie się sprowadzała do tego, do identyfikacji procesów gospodarczych, które będą zachodziły w przyszłości, a dzisiaj jeszcze nie zachodzą. Czyli ważne jest, i to wynika też z naszej dyskusji, żebyśmy zidentyfikowali dobrze i szybko procesy gospodarcze, które będą zachodziły, a żebyśmy mogli dobrze ukształtować surowce, których będziemy potrzebować, które będzie potrzebowała nasza gospodarka. To jest bardzo, bardzo istotne. Ja mam tą świadomość, że będziemy musieli aktualizować ten dokument i na pewno już się przymierzamy do tego. Natomiast to potwierdza jakby słuszność tego dokumentu, że on jest nam potrzebny. Bardzo się cieszę z tego powodu, że zostało to wielokrotnie potwierdzone przez różnych prelegentów biorących udział w tej dzisiejszej naszej konferencji. Pozytywnie zostały ocenione wszystkie obszary polityki surowcowej, bo również ten obszar legislacyjny, który gdzieś tam może nie tyle, że był zapomniany, ile był trudny do przeprowadzenia i ten proces legislacyjny został przeprowadzony, bo liczę na przyjęcie przez parlament ustawy Prawo geologiczne i górnicze, ale on pokazuje również te zmiany, które opisaliśmy w polityce surowcowej jako te zmiany konieczne. To zostało potwierdzone. Przede wszystkim ochrona złóż. Przede wszystkim ochrona złóż, czyli dostęp przez następne pokolenia do złóż surowców, które znajdują się na terenie naszego kraju. Zabezpieczenie tego dostępu. Nie powinniśmy mieć wątpliwości co do tego, że bezpieczeństwo energetyczne, surowcowe jest uzależnione w głównej mierze od krajowej bazy surowcowej. Poszerzanie bazy surowcowej krajowej, kolejny bardzo ważny element, który został
pozytywnie potwierdzony również w zakresie węglowodorów, ale głównie węgla kamiennego i węgla koksowego. To wyraźnie zostało zasygnalizowane i to się wpisuje również w politykę energetyczną państwa, czyli transformacja energetyczna, transformacja ta, którą mamy, z którą dzisiaj się mierzymy, powinna odbyć się w oparciu o surowce krajowe, surowce, których mamy dostatek, którymi dysponujemy. Oczywiście dyskutowane jest wykorzystanie tych surowców w dłuższym okresie czasu, stosując również technologię wychwytu dwutlenku węgla i jego zatwarzania. O tym nie było mowy i nie było czasu o tym zagadnieniu tutaj mówić, ale to jest też element polityki surowcowej. Nie mówiliśmy o tym, ale to jest ważne, że surowiec, który może powstać ze spalania innego surowca, docelowo może stać się surowcem. Czyli dwutlenek węgla może stać się naszym surowcem do produkcji w przyszłości paliw syntetycznych, mając na przykład wodór, czystą energię zgromadzoną w magazynach energii, o których tutaj też było wielokrotnie mówione. Transformacja energetyczna wymaga surowców. I wielokrotnie mówiliśmy o tym, że dostęp do tych surowców na świecie, szczególnie w ostatnim panelu, może być utrudniony i wiemy, że tak będzie. Dlatego też zagadnienie, o którym tutaj nie mówiliśmy, o zagadnieniu substytucji surowcowej, którą my również w polityce surowcowej realizujemy. Nie było czasu na to, ażebyśmy powiedzieli sobie o tym zagadnieniu. Natomiast to jest szukanie surowców ogólnie dostępnych, które mogą zastąpić te surowce, które są surowcami dzisiaj na liście surowców krytycznych. Mamy takie zadania i będziemy je realizować. Myślę, że Państwo będziecie słyszeć niedługo o tego typu realizacji, tego typu zadań. Czyli my zrobiliśmy też troszeczkę inne rozwiązanie, staramy się rozwiązać troszeczkę inne zadanie. Nie. W jaki sposób sięgnąć po surowce krytyczne czy pierwiastki ziem rzadkich, tylko inaczej, czym możemy zastąpić surowce z własnej krajowej bazy zasobowej? To jest bardzo ważne, o tym nie mówiliśmy, ale to jest też nasze zadanie, które będziemy robić, będziemy wykonywać. Oczywiście ważnym jest obszar rozwoju technologii i to niewątpliwie będzie się rozwijało i mamy pełną świadomość, że rozwój technologii będzie następował, będzie on nam towarzyszył na co dzień, będzie on wymagał również dostępu do różnego rodzaju surowców, których baza zasobowa powinna być aktualizowana, jak i również powinna być identyfikowana, co robimy w tej chwili poprzez pracę, niektóre zadania, które są realizowane przez Państwową Służbę Geologiczną, ale również te prace, które są wykonywane i będą wykonywane poprzez naszą Służbę Geologiczną za granicą. Prace, czyli wyjście polskiej geologii na zewnątrz, współpraca międzynarodowa to jest element, który wielokrotnie został tu podkreślony jako istotny element polityki surowcowej, będzie realizowany. Ale nie odbyłoby się to, Szanowni Państwo, bez wsparcia i bez środków, którymi dysponujemy z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, co było wielokrotnie podkreślane, że te środki są nam potrzebne. Dzięki tym środkom, które są zgromadzone dzięki opłacie eksploatacyjnej, przygotowujemy się do tego, ażebyśmy optymalnie wykorzystali nasze służby geologiczne, żeby one przygotowały nam kolejną bazę zasobową, żebyśmy wiedzieli, czym będziemy w przyszłości dysponować też, mieli do tego dostęp. Ważnym elementem jest w polityce surowcowej uwzględnienie współpracy na poziomie koordynacji polityk surowcowych, tych zasadniczych naszych spółek, które realizują misję publiczną, ale również realizują zasadniczy obszar gospodarczy, czyli uczestniczą w tym zasadniczym procesie gospodarczym. I to jest też ważne, że widzimy, że te firmy chcą wychodzić na zewnątrz. To wyraźnie słyszeliśmy z naszych wypowiedzi, że oprócz dzisiejszej aktywności, którą prowadzą na terenie naszego kraju, chcą również wychodzić i korzystać z możliwości rozwoju czy możliwości inwestowania za granicą.
To jest też zadanie polityki surowcowej państwa i to zostało podkreślone. I co na koniec, jako pewne podsumowanie, dobrze, że wszystkie te działania są w taki dość dobry sposób zsynchronizowane, ale one są również zsynchronizowane z tym, co się dzieje na poziomie Unii Europejskiej. Ja się bardzo cieszę, że mamy taką zgodność w tych wszystkich naszych dokumentach strategicznych, ale to są tylko dokumenty. Za tymi dokumentami powinny stanąć konkretne, realne działania. My do tych działań przystąpiliśmy i jak Państwo widzieliście z tej wstępnej mojej prezentacji, pokazałem, że oprócz tego, że polityka surowcowa jest na papierze, ona jest również w wielu obszarach już realizowana. W ciągu jednego roku możemy się pochwalić dużą, bardzo istotną częścią realizacji polityki surowcowej, która została założona. Dzisiejsze wskazówki, które uzyskaliśmy w czasie konferencji, pozwolą nam uwzględnić pewne obszary. Ja sobie tu wynotowałem, ale to nie są obszary do podsumowania ogólnego. I co jest bardzo ważne, co zostało na samym końcu też powiedziane, utrzymanie kompetencji górniczych i geologicznych w naszym kraju. Edukacja, edukacja, edukacja. Mamy te kompetencje i z tego co wiemy, wiele krajów europejskich nie straciło już te kompetencje albo jest na końcowej fazie. Natomiast my je mamy. Ale powiem jeszcze więcej. Nasza współpraca międzynarodowa jest również oparta o to, że my jako Polacy mamy te kompetencje i w tych krajach, w których się dzisiaj dyskutujemy, rozmawiamy o współpracy w zakresie surowcowym, to oni wiedzą, że my te kompetencje geologiczne i górnicze mamy i utrzymamy. I to jest też rola naszych tutaj dzisiejszych panelistów, że oni też wskazali, że górnictwo jest konieczne do transformacji energetycznej. Nie obejdzie się bez górnictwa transformacja energetyczna, bo nie będziemy mieć surowców. Te surowce nie będą znikąd. I to, co też zostało powiedziane tutaj, że ten nasz obszar jest bardzo mocno zdywersyfikowany. Oprócz obszarów lądowych, gdzie wchodzimy z naszymi pewnymi działaniami w tej chwili, to mamy już dosyć wysoki poziom zaawansowania współpracy w obszarach morskich, co usłyszeliście Państwo, co zostało też podkreślone. To dobrze wróży dalszemu rozwojowi i realizacji polityki surowcowej państwa. Na koniec, Szanowni Państwo, chciałbym, myślę, że o niczym nie zapomniałem, ale jak sobie przypomnę, to ewentualnie uzupełnię, ale na koniec chciałbym Państwu szczególnie podziękować tym wytrwałym uczestnikom, którzy cały ten proces prześledzili, wysłuchali. Mam nadzieję, że te wnioski też są taką formą dobrego podsumowania całości pełnego dzisiejszego dnia. Dziękuję wszystkim panelistom. Nie wszyscy są, ale to jest to miejsce, że dziękuję bardzo za zaangażowanie, za te wypowiedzi, za tą kreatywność, która została tutaj przedstawiona. Dziękuję również organizatorom, Państwowemu Instytutowi Geologicznemu, który zorganizował tutaj w pięknych murach Instytutu Geologicznego, ale głównie Muzeum Geologicznego, które dawało nam dodatkową atmosferę surowcową. Tak, więc to było dobre miejsce, jak i też myślę dobry czas, bo jesteśmy po roku realizacji polityki surowcowej i mamy się czym pochwalić i ja tutaj z pełną dumą stoję przed Państwem, że zrobienie czegoś i odłożenie na półkę i stworzenie z tego tak zwanego pułkownika, o czym wielokrotnie mówimy, w tym przypadku nie miało miejsca. Serdecznie wszystkim Państwu dziękuję za wytrwałość. Dziękuję bardzo, minister Piotr Dziadzio. Proszę Państwa, jeszcze bym prosił przedstawiciela Państwowego Instytutu Geologicznego, ponieważ mamy okazy geologiczne. Kto się tutaj do mnie zgłosi z ramienia Instytutu? Zapraszam. Dobry
No jak nie ma chętnych, to chętny się musi znaleźć. Oczywiście, szanowni państwo, mamy taki mały bonus, kto zostawił nasz namiary swoje i dodatkowo wytrzymał do końca, ma szansę wygrać taki piękny okaz. Natomiast oczywiście, jeśli osoby nie będzie, to karteczka przepada, losujemy dalej. Także bardzo się cieszę, że jeszcze tylu potencjalnych zwycięzców jest z nami. Czy to na pewno było dobre losowanie, panie Pawle? Tak. Zamknął panu trzy. Jestem pewien. Dobrze. Znaczy, w kwestii formalnej to nie jest losowanie, tylko preselekcja wyników. A, przepraszam, Krajowa Izba Skarbowa oczywiście, tak. I pierwszym potencjalnym zwycięzcą jest pani Barbara Kiełczawa. Brawo, jest z nami. Prosimy, zapraszamy. Gratulacje. Czekamy na drugi los. Nie. To istotnie selekcja. No proszę, czy jest z nami pan Wojciech Krzępek, asystent prezesa Rady Ministrów? Tym razem selekcja zadziałała prawidłowo i oczywiście przekazujemy. Dziękujemy. Szanowni państwo, tak, to jeszcze był taki akcent, żeby troszeczkę ożywić. Ja nie będę już długo mówił. Bardzo serdecznie dziękuję, że państwo jeszcze są z nami, że chcieliście posłuchać o polityce, że współtworzycie politykę surowcową państwa. I pozwolę sobie zakończyć dzisiejsze spotkanie. Bardzo serdecznie dziękujemy. Do widzenia.